Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Aż tu pyknę, bo dawno nie oglądałem Bondka w 8 roku. 2.0 dieselku, 200 tam coś naście przebiegu, niezbyt dużo. Ale Converse, między zegarami, siedzonko grzane, ksenon, parktronik przód, tył. Może warto przypalić dziada? Kolor niebrzydki. Jak z tej strony? Przód cały. Próg. Próg fajny. Serwisów cała fura. Rolling jest. Jakąś felgę czy coś? Tu ma drobiazga. Nie palimy? Nie palimy? Pytanie, czy szkoda czasu, czy nie. 8 rok, to nie drugi. Wiesz, o co chodzi, nie? To, że ma tutaj taki drobiazg, a widać, że pierwszy lakier, to stało się i to jest niestety. Błotnik do wyciągnięcia, drzwi do zrobienia, zaprawkę zrobić poniżej krechy. Jest to jakieś dramatyczne. Wszystko w oryginale, bo folie są jeszcze. Nie jest to kitowane 100 razy, ale 8 rok. I bardzo fajna wersja. Bardzo przyjemny kolor. Tam cały stos serwisów. Widzisz na tym, ile jest serwisów? Wezmę klucza, odpalimy, zobaczymy. A nóż widelec. Telefon. Dam temu ajmę? Tak. Fajt. Dwa klucze. Trzymaj. Pal dziada. Tu jest. Opa! Ho, 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 no je. Nóweczka, zapasówka, całe koło. Które plaki, dywanik. Niewyświechtane są jeszcze wszystkie. 57 zł płaciłem plus wysyłka za jakieś inne auto. Za boczek. Co to tu jest? Roleta druga. Ja. Mit Xenon. Jest taki zrumpliczony. Serwisu 1,5 kilo, fotel fajny. Pod sufit fajny, 2, 4, 6, 8 poduszek, łącznie z kurtynami. Coś tu przewozili długiego, bo ten sam odcień jest tu z tyłu na fotelu. To już czwane lisy. Także mam okularki, że zarzucę okiem na serwis. Jest już jakiś plakat z gąba, bo wypadł. Siedemnasty rok, jaki serwis był pyk. Tu jest cały stos. Hak holowniczy montowany, oryginalna Westfalia. A zbite? Nie, jest dankę. Pytasz, chcesz jechać. Grzej się za nie, czy działa? Kawę nie pij, tu pod łokciem, o tu. Terkoce pięknie. Chodzi przyjemnie, duże, przestronne. Nówka, zapas w bagażniku. I to całe koło. Serwis Ford kolejny. Kod nawet do radia jest, co się nie zdarza. Kolejne. Niech ktoś to schowa gdzieś do środka, bo się pogubi. Fotel czysty, niezmęczony. Szóstka skrzynka. Bardzo elegancko.
Chcę popatrzeć. Czysto, sucho, delikatnie. Zapasony musi być. Jak gruby chłop na plaży. Znaczy mówię o sobie. Fenon świeci. Ja miałem tę budę starszą, czyli po 10 roku, gdzie one są droższe, kosztują gdzieś, ja wiem, od 6 tysięcy zwyż, bo ten ledzik jest, no, w sumie w środku jest to samo niby, ale jest ledzik, no i tyle. Zapytaj może jakąś zimówkę, czy tam lato jeszcze znajdziemy, bo tu jest jakaś felga z czymś, ale czy tu jest coś z Forda? Znaczek, dwie dychy brakuje. Znaczy tam się klapa otwiera normalnie? Czy tak jak w Focusie trzeba było znaczek przekręcać? Nie, normalnie. Normalnie, co? Boczki 50 zł, 70 może kosztują. Ale zadbać i... Nie wiem, czy listwo nową też bym kupił. Bo tego nie wyciągnie raczej. Jak jeszcze kierowca wchodzi, będzie wkurzony cały czas na tą listwę. Lusterko chowane. Otwierane, fajnie, że działa. Dobra. Siadaj, panie kierowco. Jedziemy się kurnąć. Ja nie wejdę. Za gruby jestem. Alik wyjechał Fordem. Sprzęgiełko mięciutkie, czy takie sobie? Converse fajny jest między zegarami, to jest taka ciekawostka. Nie w każdym mątku jest, a w każdym jest poszukiwane. Ten pomad tu jest często wyświetlany aż do blachy, także to jest niewyświetlane, czyli nie wiem, co to tu jest. Lecisz, pan. Jechać z tobą? Dawaj, do tyłu usiadam. Mówcie mi, wersja prezydencka. Pokrzyby zablokowane chyba na dzieci. Jep, dzięki, dankę. Prawo, lewo, obojętne, byle nie na główną. Dawaj w lewo, większe dziury. Uwaga, lewy łuk. Są takie progi zwalniające na wodę, one są testem dla zawieszenia. O, te właśnie. To będzie 140, co? Klasyczny. O, skubany! Hamper jest. Ręczny jest normalny czy elektryczny? A, to dawaj tu bąki, bąki dawaj. Żartuję. Alik by nas zlinczował. Swoją maczetą alikową. Terkoce fajnie. Widać doświadczenie u pana kierowcy, że jest opanowanie w jeździe, nie jakieś tam sranie. Jezus! Sranie w banie. Może na wyjeżdżające z boku auto, bo tu czasami ktoś z komisu wyjedzie i stłuczkę, auto, kasko nie mamy. Jedziemy, proszę państwa, jak szewcy. 8. rocznikiem. Zrywny, hamujący, nie tłuczący w zawieszeniu. Opa! Poduszka 2-4 tu z tyłu, tu cyk. Zwolnij tam szyby tylne, czy działają ten taki guziczek dla dzieci. O, dobra. Dobra, idą. Okej, to jest też ważne, lubię wszystko sprawdzać. Jakiś kasyn, czasami jakieś 5 euro znajdę. Ostatnio 1 euro było gdzieś. Kuźwa, nie masz malu w ogóle. Wypierdzielać. Wysprzątali wszystko, ale z gut. Jest radio. Klimatronik, dwie strechy. Zice Heizung. Szyba przednia grzana, to jest, widzisz. Zobacz, co to sprężynki są. Widać je? Ja zobaczę z zewnątrz, czy są sprężynki. Opa! Nagrzaństwo. Sprężynki są. Będzie grzane. Odtąd jest. Lepiej teraz na zewnątrz. Za 3300 Juranda. Proszę państwa, za 3300 w 8 roku. Tam 215 przejechane, nie? Gdzieś tak tyle. Bardzo przyjemna sytuacja. Fajne alte frau jeździła stara babka. Tak mówi Abdullah, teraz sprawdzimy. Zobaczcie, ksenon. Parketronik. Parketroniki piszczały, jak cofałeś? Parketroniki pikały? Да, парк утром.